Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj jesteśmy w Białogórze. Mamy do przejechania około 35 km i jedziemy do Władysławowa. Władysławowo jest miejscowością znaną i lubianą. Białogóra pewnie mniej osób zna, ale też bardzo urokliwa miejscowość. Po drodze na pewno kilka razy się zatrzymamy i pokażemy Państwu parę ciekawych miejsc. Białogóra znajduje się niby nad morzem, natomiast w pewnej odległości od niego i tutaj jest taki parking dla samochodów i tutaj wszyscy ludzie powinni, że tak powiem, zaprzestać poruszania się i mogą przesiąść się na konia albo na rikszę, albo iść pieszo. My akurat mamy swoje rowery, więc spróbujemy dojechać do plaży własnymi rowerami. Ogromna plaża, a ludzi malutko, nie? Zobaczcie, wystarczy troszeczkę się oddalić, a nie ma prawie nikogo. A nawet tutaj bezpośrednio przy zejściu ludzi nie ma dużo. Wynika to oczywiście z pewnego wysiłku, który trzeba podjąć, żeby tutaj dotrzeć. No i samego tego, że jest to mniej znana miejscowość. Jakbyście pojechali na przykład do Mielna, nie wiem, Gdańska, Międzyzdrojów, to no nie ma szans, nie? Będzie zawsze kupę ludzi, no bo wszyscy tam jeżdżą. A jest mnóstwo plaż, mnóstwo miejsc nad polskim Bałtykiem, gdzie tych ludzi po prostu nie ma i warto tam też jeździć. Ale nie wszędzie tam da się podjechać samochodem pod samą plażę i to no, dla części osób może być spory problem. Co kilka kilometrów mijamy takie zjazdy, takie zejścia właściwie na plaży, wejścia numer 28 wierzch Hucino i to są takie plaże, gdzie prawdopodobnie nie spotkamy nikogo albo prawie nikogo, ponieważ miejscowość wierzch Hucino znajduje się jakieś 10 kilometrów stąd, więc ta nazwa jest tutaj użyta no, dla formalności, pewnie jakaś po prostu musi być, natomiast tak naprawdę są to plaże w środku lasu, jeżeli ktoś tutaj nie przyjedzie rowerem albo nie przyjdzie pieszo, a to też jest parę czy paręnaście kilometrów, no to się nie dostanie tutaj. Więc jeżeli lubicie takie plaże spokojne, bez ludzi, no to myślę, że to jest dobre miejsce dla Was. Jesteśmy właśnie nad rzeką Piaśnicą. Mała taka skromna rzeczka, nic ciekawego się wydaje, ale jest bardzo ciekawa z wielu powodów. Po pierwsze uchodzi do morza i jesteśmy w stanie być w tym miejscu, gdzie ona uchodzi, to też nie jest takie częste. Można się w niej kąpać, ludzie się w niej tutaj bardzo chętnie kąpią, chociaż nie wydaje się zbyt czysta, ale to takie moje subiektywne wrażenie. Dalej są organizowane nią spływy kajakowe i wreszcie to, co dla mnie najciekawsze, czyli wypływa z jeziora Żarnowieckiego. Nawiasem mówiąc, to jest to jezioro, to miejsce, gdzie miała być pierwsza polska elektrownia jądrowa. Elektrownia jądrowa tam nie powstała, ale jest tam największa w Polsce elektrownia szczytowo-pompowa. A z kolei dla nas, dla rowerzystów, zbudowano tu taki piękny wiadukt, żebyśmy mogli sobie wygodnie przejechać nad Piaśnicą i ruszyć dalej w kierunku na przykład Łeby. Aczkolwiek no, my jedziemy z tamtego kierunku, więc my pojedziemy w stronę Dębek. A żeby było jeszcze ciekawiej, to w okresie międzywojennym znajdowała się tutaj północno-zachodnia granica Polski. Karwieńskie Błoto II. Przejechaliśmy właśnie przez tę miejscowość, ale nie było tak źle. Droga wyglądała mniej więcej tak, czyli nie miała nic wspólnego z błotem. Tam się mieści obóz ZHP Mielec. Harcerze się tam rozłożyli, natomiast my będziemy teraz jechać drogą asfaltową, więc jest całkiem nieźle. Czeka nas dzisiaj jakiś spory podjazd. Trochę się go obawiamy, ale jeśli będzie na asfalcie, to myślę, że damy radę. To jest miejsce, w którym rozstajemy się już z właściwym szlakiem R10, ponieważ on biegnie w stronę Pucka, w stronę Trójmiasta. Natomiast na Hel
czyli do Władysławowa, a potem na Hel biegnie taki łącznik R10. No niby nazywa się podobnie, ale formalnie chyba to nie jest ta sama trasa. W każdym razie my tutaj jedziemy prosto na Władysławowo, a R10, takie właściwe, pierwotne, biegłoby w prawo na Puck. Początkowy odcinek tej drogi łącznikowej R10 trochę nas zaskoczył, ale kawałeczek dalej pojawił się piękny asfalt i bardzo ładne miejsce obsługi rowerzystów, gdzie sobie chwileczkę przycupnęliśmy. Misiuniu śpi, jeżeli byście byli ciekawi. Słowo go tu widać, bo jest osłonięty przed słońcem, ale śpi. No jest, mama nie poszła sobie przecież. Szukałeś jej, nie? Fajny samochodzie? Chciałbyś się takim przejechać? Kto cię tego nauczył, synek? Łomatko. No chyba nie, no tak się chyba nie wchodzi. Spokojnie, mama, ja wejdę. Nie chcesz? Ty to byś chciał tak jechać, nie? Na stojąco byś chciał. Tak byś chciał? Fajnie, nie? Tak by było najlepiej. Ale mogłoby się to skończyć wypadkiem, wiesz? Czy nie? Czy nie byłoby wypadku? Uciekam. Marcinek, no! Ten odcinek trasy jest nie tylko wysokiej jakości, ale także bardzo malowniczo położony. Niestety znajduje się tu jeden z dwóch największych podjazdów naszej wyprawy. Pierwszy był na wyspie Wolin w okolicach Międzyzdrojów. Teraz jesteśmy w Jastrzębiej Górze, wspinamy się ulicą Żarnowcową. Skręcamy w Pucką, która doprowadzi nas do jednej z najbardziej znanych polskich latarni. Jak nam się podobała najnowsza latarnia do zwiedzania w Polsce? Wcale nie najmłodsza, ale najnowsza do zwiedzenia. Fajna. Bardziej wymagająca od tamtej. Dziękujemy Państwu za ten wspólny dzień. Udało nam się zobaczyć dwie latarnie w rozewiu. Może nie wiedzieliście, że są, ale są. Jest rozewie 1 i rozewie 2, udostępniona do zwiedzania od nieco ponad roku. Więc dzięki temu udało nam się je zobaczyć. A my lecimy już dalej do domku, bo Marcinek ostatnie ma sekundy, że tak powiem. Wytrzyma w tym pojeździe, tak więc... No, możesz powiedzieć Państwu papa. Zrobisz papa? Nie jesteś w nastroju. No to my wam mówimy papa, dziękujemy. Zrobiłeś? Nie. Nie. Nie do kamery. O, papa, tak, dziękujemy. Dziękujemy Państwu. Państwo telewizowe dziękują. Tak więc my również dziękujemy i widzimy się jutro. Jutro już pojedziemy z Władysławowa. Tak, brawo. Jutro pojedziemy z Władysławowa do Helu. Widzimy się na trasie.